Halo, halo, witam serdecznie w 23 odcinku z serii Elden Ring Shadow of the Erdtree. W dzisiejszym materiale postaram się zwiedzić po raz kolejny zamek Belurad, ale tym razem przejdziemy na trochę wyższe tereny za pomocą windy. Ostatnio udało mi się odblokować ten oto skrót, a jeszcze później tamtędy. To był poprzedni materiał, takie zejście na niższe tereny, czyli tutaj były jakieś przerażające ogromne bagna. Więc to, co mi zostało, to jeszcze przejście na zupełnie nowe, wyższe tereny. No i w sumie spodziewałbym się jakiegoś bossa, mówiąc szczerze. Bo do tej pory niczego w sumie nie widziałem. Jakieś pojedyncze, mniejsze walki. Pewnie tutaj będzie jakiś pojedynek, tak patrząc na same ukształtowanie terenu, architekturę lokacji. Albo jeszcze wyżej, tu pewnie będzie jakaś super epicka walka. Proszę bardzo, jakie wielkie tereny jeszcze nieodkryte. Czego się można spodziewać? A w każdym razie, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj była pułapka ostatnio. Te jakieś pająki wychodziły. Więc trzeba będzie je wszystkie jeszcze po raz kolejny załatwić. W ogóle dostaję jakieś dusze za to, 500 za jednego. To w sumie całkiem szybko. Jeszcze nie wszystkie. Dobra, w takim razie zobaczmy może tędy. Wydaje mi się, że może być jakiś pojedynek pojedynczy. Zobaczmy. Tutaj jest wielki skorpion. No, nie ma raczej super dużo zdrowia. A drugi jeszcze się pojawia. Okej, dobra, to może być kłopot. W takim razie trzymajcie obrażenia ogniste. Też jakąś truciznę aplikowały. Kościany łuk. O, to jest coś nowego. Prymitywny, krótki łuk ze słabej kości. Służy do przywoływania duchów, a powstał dzięki pradawnej sztuce uroków wieży. Unikalną umiejętność, animozyjny strzał. Nasącz strzałem mściwymi duchami, zanim wystrzelisz salwę. Nasączone strzały ścigają wrogów, przecinając powietrze. To ma w sumie całkiem niezły potencjał. Dobra, wypróbuję zaraz może na jakiegoś przeciwnika. Jeżeli taki się napatoczy. Jeżeli chodzi natomiast o kolejne piętra, to raczej ich nie zobaczę. Nie z tej strony. Ale chyba dałoby radę jakoś wyżej się jeszcze dostawać. Zobaczymy. Tak, jeszcze wskoczymy? Co ja w ogóle kombinuję? Nie wiem. Szukam sekretów na każdym kroku. Ale raczej nic z tych rzeczy. To wyżej już nie wskoczymy. Dobra, w takim razie pora na powrót. Może jeszcze tak wskoczę, spróbujmy. Jakieś większe ruiny. O, jest rzeczywiście jakieś przejście. Uważaj prawo. Jezu Chryste! Tak, uważaj, ja tu od razu mi koleś wyskoczył przed jeszcze jakąkolwiek możliwością reakcji. No cóż, to było bolesne. Jeszcze potrafią mnie jakkolwiek złapać czasami. Pierwszy raz widziałem taki atak z ich strony. Ja nie mogę. No, na tym, że je obrywam, to w sumie za tak małej ilości. W trochę złej kolejności zrobiłem cały dodatek, się okazuje. A w każdym razie zobaczmy jeszcze może nową broń, czyli zwyczajne ataki. A nie mam w ogóle strzał do tego. Ale bez nadzieja. A zwyczajne ataki tak jeszcze mogę. Ale mogę jeszcze jakoś coś zrobić z tej umiejętności? Nie widzę opcji. Nie, to bez sensu raczej. No rzeczywiście jakieś tam chyba trujące ataki, czy tam śmiercionośne, jak to jest. Statystyka śmierci. Może się przydać czasami. O, patrzcie na to, jeszcze mamy opcję, żeby się doładować.
odłamek ostro drzewa w takim miejscu dziwnym. Porzucam tu moją lewicę. Czy będzie jeszcze prawica? Zobaczymy. Jest bardziej ukryta, się okazuje. Ciekawa sprawa, że mamy sam krzyż, ale nie ma jeszcze save'a w okolicy. Zazwyczaj jest to jednak w jednym miejscu. Tam jeszcze ile materiałów. Trzeba będzie zobaczyć. Uschnięty bukiet. Dobra, co jest to warte? Osobliwy bukiet uschniętych kwiatów złożony na małym grobie. Zwiększa siłę ataku, gdy zginie przyzwany duch. Cierpienie wywołane przed wczesną śmiercią ukochanej osoby jest uczuciem wspólnoty, niezależnym od pochodzenia. Okej, czy jeżeli by zginął chyba nasz przyzwany duch, chyba o to chodzi? Czyli na przykład, nie wiem, wezwałbym jakąś kroplę, tą łaskę, czy tam jak się to nazywa. Jeżeli by ona zginęła, to wtedy bym miał większą siłę ataku, tak? No dobra, powiedzmy, że pod niektóre buildy może się to przydać, ale raczej rzadko bym wykorzystywał. Wolę jednak pełne statystyki, które są na zawsze. Ten jeszcze przetrwał, a nie, kolejny. No jak dalej? Tam jeszcze jakieś tajemnicze w ogóle przejścia, może to ślepy zaułek, czy jak? Nie wiem. Ja nie mogę. Na każdym kroku potwory dosłownie. Rozgrywka jak z jakiegoś horroru. Tak, czyli byłaby opcja, żeby jeszcze na górę się wspiąć, ale to może za chwilę, nie? Wydaje mi się, że to może być jednak kierunek na nową lokację. Ten zobaczymy na wstępie. Ta lokacja wygląda dosyć smutno, trzeba przyznać, jakieś bagna przerażające, ale nie jest taki super wysoki poziom trudności już obecnie, jak się wymaksowałem. Może jakieś ukryte przejście, czy jak? Nic nie ma? Zawróć. Przed tobą kłamca. Tu nie ma żadnego kłamcy. No tak, czy jedyna droga, jaką widzę, to po tamtej drabinie raczej i tyle. A nie, patrzcie na to. Jeszcze jacyś. A, i tam już byliśmy po drugiej stronie, może pamiętacie to dwa odcinki temu. To była najprostsza ścieżka do sprawdzenia. Dobra, to zobaczmy od góry. Gdzie się w ogóle dostanę? Jeszcze jakieś dusze. A, to jest nawet większe. A, i myślę, że zdążę. Mocny atak.
Już chyba bez sensu zeskakiwać z tego, co widzę. Raczej już więcej nie zrobimy w tej komnacie. Dobra, to jeszcze powrót na jakieś poprzednie tereny. Może pamiętacie, że to była opcja. Wow, jeszcze ten ogromny, dobra. Tego się nie spodziewałem. Jeszcze dwójka nawet. Dobra, to może być kłopotliwe. Pora na ucieczkę, jeżeli byłaby taka opcja. Nie, tu nawet nie mam opcji, żeby w ogóle wstać jakkolwiek. No, to się nieźle bawię. Jest już jakiś kolejny, w ogóle ja muszę uciekać, tyle. Jedna opcja na zwycięstwo. Dobra, uciekam przez całą mapę. Dajcie mi spokój, panowie. Jezu, jeszcze zaskoczę na jakieś niższe tereny. Jeszcze był jakiś jeden koleś, ale już nie mogę go niestety odnaleźć. No cóż, jeżeli tak mnie goniło kilku kolesi przeciwników, to ciężko było coś zrobić więcej. Musiałem jakoś nabrać dystansu. Jeszcze kolejne. Dobra, gdzie my jesteśmy? Chwila, moment. Już to piętra niżej, kiedyś zwiedzałem lokację. Całkiem szczegółowo. Ta, tam już byliśmy. Tu było z kolei odblokowanie tej windy całej. Czyli to był początek odcinka. Niższe tereny też już zostały sprawdzone. W takim razie wchodzimy na dachy. Tak, czy jeszcze muszę wskoczyć jakkolwiek na górę? To jest dosyć ważne. Nie, może jakoś tędy. Dobra, da. Da radę temu backstaba w ogóle wsadzić? Zauważył nas. Chyba już nie przyfrunie. Czy potrafi tak fruwać do wysoko? Nie, nie da radę. No dobra, czyli całe szczęście, jeszcze mamy ścieżkę naokoło, jesteśmy już na dalszych regionach, najważniejszych. Złoty róg. Jakoś tam do ulepszania postaci, nie pamiętam do czego to było. Ostatnio w sumie sprawdzałem. Kilka odcinków temu. Już raczej nie widać żadnych dodatkowych sekretów. Może dobra, da jakoś do góry wskoczyć, ale to za chwilę. To jeszcze był ten trzeci wróg, który próbował nas zaatakować jednocześnie. To już wszystkich chyba wybyliśmy.
Czyli zaskakując niżej, to byśmy już bez sensu wykonywali akcję. Już tam byliśmy. W bagnach straszliwych. No już całkowite ruiny, raczej wątpię, żeby dało się wyżej wskoczyć. To już jest chyba limit lokacji. Ja zawsze lubię tak szczegółowo jednak sprawdzać, w szczególności w Soulsikach. Wydaje mi się, że może być sekret na każdym kroku. Czasami aż przesadnie chyba. Te wszystkie lokacje dałoby radę zraszować dosłownie w 2 minuty. A tu już spędzam z 20. Jeszcze jakiś magik? Z której strony? A ten potrafi czarować. Jeszcze nie wszyscy, niedobrze. Jeszcze epicki materiał, trochę czcigodnego ducha. No to chyba tyle. Czy jeszcze widać tak z wysoka jakieś dodatkowe materiały? Jakiś tam w ogóle widzę kolesia na wprost. Jakby stał, ale przed chwilą byłem na tamtych lokacjach, nie wiem. Skąd się koleś wziął. Chyba ostatnio mnie tam widział i postanowił jeszcze pójść w to samo miejsce, żeby czatować, stać na czatach. No to chyba tyle. Chyba nie będzie już więcej eksploracji, czeka nas walka z bossem. Patrzcie na to, gdzie my w ogóle jesteśmy. Coś się szykuje. Po pierwsze prawo, a potem wiadomość. Tak, czyli tam niżej już byliśmy, były tam jakieś pająki dosyć przerażające z wyglądu. Natomiast z poziomu raczej już nie. Potężny wróg? Ten? A, dobra, pamiętam go. A, nie mam żadnej many. Nie mam żadnej many, niedobrze. Tak, koleś jest dosyć agresywny. Dobra, już się uleczę w ramach pewności. Ten wróg był jakoś na samym początku gry, może pamiętacie? Oręż, tego musisz szukać. No już jesteśmy dosłownie na samym szczycie. Coś się zaraz będzie szykowało większego. Może jakiś rycerz, boss, kto to może być? No raczej niżej nie da rady zeskoczyć. Dobra, więc odpoczynek. Jeszcze jest możliwość ulepszenia i w sumie na dwa sposoby, okej. Dobra, to już jestem całkiem potężny.
rozwój postaci, to raczej mnie niestety nie stać. Czyli chyba niżej już nie zaskoczymy, więcej nie zrobimy. Dobra, to szykuje się walka z bossem ewidentnie. No to co, nie ma co więcej przedłużać i zobaczmy. Within, we beg of thee, rise. Dance and cavort, cleanse all and go wit. Cruelty, woe, and those who plague the tower. Cleanse away this trumpet's vile mutiny. Dobra, to boss prezentuje się dosyć episko, trzeba przyznać. Muzyka też jakaś całkowicie nowa. Boska bestia, tańczący lew. Akurat mnie zaatakował, niestety. Umiejętności AOE również posiada. Coś się dzieje. Dobra, to trochę obrywam bez przerwy. Możemy jeszcze zamrozić się, okazuje, tak? Dobra, tu już dropią FPS na maksa, muszę przyznać. Coś się dzieje w ogóle. Odmrożenie, no nie. Załatwione. O rany, jaki stwór straszny. Wizerunek tańczącego lwa. Jeszcze coś? Głowa boskiej bestii. Wizerunek tańczącego lwa wyryty w ostro drzewie. Moc jego imiennika może zostać odblokowana dzięki czytającej z palców.
Można jej użyć, by zyskać olbrzymią ilość runów. Kiedy armia polownika zaatakowała wieżę, rytuał lwiego tańca został wykorzystany w celach wojennych z całą jego boskością, wściekłością i zwinnym pięknem. Dobra, jeszcze coś zyskiwałem przed chwilą, co to było? A, czyli to jest na głowę jakiś hełm. Rytualne nakrycie głowy w postaci głowy boskiej bestii, używane podczas lwiego tańca, noszona przez najlepszych zrzeźbionych strażników, którzy jednak nie odpowiadają już za żarliwe modlitwy staruszki. Boska inwokacja zwiększa moc burz, a także siłę i zręczność, lecz zmniejsza lecznicze efekty butelki świętych łez. Noszenie tego nakrycia głowy zakłóca także skupienie. No to bardziej jakiś agresywny build. No siła i zręczność zwiększona to wspaniała sprawa, ale że mi się możemy leczyć to już trochę ciężej. A coś jeszcze będzie w tej lokacji? Zobaczmy. Jakiś tron, nie wiem. Po pierwsze dobra robota, a potem wiadomość, niech będzie chwała. No właśnie, warto było w sumie jeszcze odpocząć. Nie wiem, czy zaraz jakiejś innej walki by nie było. Chyba też ulepszanie postaci, stać mi na to? Rozwój postaci. Tak, akurat. Ja to pójdę po raz kolejny w zdrowie. Do 70 levelu. I dobra, to jeszcze dalej się dostawać. Gdzie ja idę? Głowa? Gdzie ja się będę udawał teraz? Nie wiem. Dobra, to może na samym początku warto było w sumie jeszcze się teleportować. I wymienić swój wizerunek na jakąś albo broń, albo coś innego. Zobaczmy. Weźmy od wizerunku i co my tu mamy? Rozjuszona boska bestia? Amulet przedstawiający szalony, rozbrykany taniec boskiej bestii podczas festiwalu wieży. Zwiększa moc burz. Boskie bestie to posłańcy niebios, a ich szał to odbicie zamętu w przestworzach, którego kulminacją są burze. Jeszcze mamy popiół wojny, lodowe stąpnięcie boskiej bestii. Ten popiół wojny nadaje orężowi właściwość zimny i następującą umiejętność. Lodowe stąpnięcie boskiej bestii. Umiejętność naśladującą gniew tańca boskiej bestii. Unieś nogę wysoko i uderz nią w ziemię z ogromną siłą. Uwalnia potężną falę mrozu sunącą po ziemi. Można naładować, by zwiększyć siłę i zasięg ataku. Do użycia na każdym orężu do walki w zwarciu. Dobra, to może ten popiół wojny w sumie wykorzystam, nie wiem. Ciężko powiedzieć, co jest lepsze. Nie wiem, jak ta moc burz się będzie prezentowała. Dobra, to powiedzmy, że tak na początku. Jak to w ogóle wyglądało z tym przypisywaniem umiejętności? Rzadko z tego korzystam, mówiąc szczerze. No dobra, czyli mógłbym naładować to do jakiejś innej broni. Bo już pod tamtą, z której korzystam, mam przypisane umiejętności, jakieś pasywne, które już były. Więc więcej raczej nie zrobię. To jakoś w wolnej chwili, jeżeli znalazłbym inny oręż, to wtedy bym jeszcze wykorzystał. Maj, patrzcie na to, czyli co mi tu pokazuje Teatr Boskiej Bestii. Mamy kierunek, w którym powinniśmy się udawać. To w sumie po raz pierwszy. Bo tak do tej pory to właśnie nie byłem pewien. A więc istnieje opcja, żeby się niżej dostać. Zobaczmy, gdzie ja w ogóle będę. Do góry, do dołu? Do góry jednak. Mogę się tak przedostawać przez kolejne wrota? Czy aby na pewno? Otwórz. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Czy też nie jest koniec lokacji? Prochy czcigodnego ducha.
Dobra, to miejsce jest jakieś super epickie. Dlaczego to zawsze musi być wiadomość? Nie, niżej nie zaskoczymy. Jak jeszcze gracz zginął. Zaskoczył pewnie i tyle. No to nieźle. Nie, dobra, muszę na górę wskakiwać, to jest jedyna opcja. Jeszcze jakaś dusza. Zobaczmy. Prowadź kogoś, ale kogo? Pytanie jeszcze, nie wiadomo. Dobra, to miejsce wygląda tak przepisko, jakby nie wiem, co się miało tu znajdować. Jakaś walka z final bossem. Wiadomość zwierzę cienia, okej. Wiadomość pozostawiona przez Ledę, rycerza igły, skierowana do tych, którzy również podążają śladem Miqueli. Brama boskości znajduje się w zapieczętowanej cierniami wieży. To tam Miquela Łagodny z pewnością się udał. Nie jesteśmy niebianami, ale musimy odnaleźć ścieżkę, która nas tam prowadzi. Będę podążać za krzyżami na wschód. Czyli musimy się pewnie na wschód udawać, tak? Nie aż prawa. No cóż, więcej raczej nie zrobię. Jaka mroczna lokacja. Czyli tam będzie ten Miquela? Chyba tak. To on będzie final bossem, czy o co chodzi? Tak to wygląda. Krawędź... No więcej już nie zrobię. Niestety. Dobra, więc tym miejscem zakończę dzisiejszy odcinek. Udało się zrobić całkiem niezłe postępy. Załatwiliśmy kolejnego bossa przerażającego. Więc należałoby dalej jeszcze wykonywać. Jakoś na wschód zapewne, albo bardziej na północ. A, dobra, chyba ten fort napomnienie jeszcze bym zobaczył. On wydaje się być dosyć charakterystyczny. Chociaż z drugiej strony może jeszcze tędy. Mamy mapę do odblokowania. Jest kilka możliwości tak naprawdę, nie wiem, a może jednak z tej strony lepiej, bo tak twórcy pokazują, a ten fort napomnienia to nie wiem. Ciężko powiedzieć, którędy się udawać. Więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, dzwonka po kolejne, codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z tym żegnam, do jutra.